mam pytanie do Jarka Kreta. Jarku, ty się u nas zajmujesz, nie ty jeden oczywiście, bo my wszyscy, ale w dużej mierze my sami. Czy u nas istnieje możliwość, żeby zrobić w ramach normalnej pracy newsowej porządny taki 5-minutowy reportaż, czy praca newsmana polega na czym? Przy takiej ilości ludzi, która w tej chwili pracuje i sprzętu, chyba nie jesteśmy w stanie na razie jeszcze robić takich dłuższych form. W tej chwili robimy tylko 1,5-minutowe do 2 minut. Dwuminutowe newsy i to wystarczy, żeby zrobić... A na jakiego rodzaju informacjach się koncentrujemy? Podobno wolą nas oglądać niektórzy przynajmniej niż konkurencyjne wiadomości lokalne. Czym jesteśmy w stanie wygrywać w stosunku, czy tak, czym chcemy wygrywać w organizacji naszych wiadomości w stosunku do konkurencji? Czy generalnie te wiadomości są dla wszystkich? To nie są wiadomości, no akurat nasze warszawskie to są wiadomości centralne, ale my nie zajmujemy się wiadomościami politycznymi, nie zajmujemy się tym, co się dzieje w Sejmie, tym, co się dzieje w Urzędzie Rady Ministrów, zajmujemy się tym, co się dzieje obok nas, co się dzieje w naszych dzielnicach, co się dzieje na naszych ulicach. Coś mu ustalili, czyli u nas formy długie są po prostu zbyt pracochłonne, żeby na obecnym etapie rozwoju Polonii 1 czy Nowej Telewizji Warszawy dało się to zrobić.